Zabrał Sławkowi dosłownie wszystko. Żonę, dom i życie. Cześć, witamy w kolejnym odcinku Kryminalnego Patrolu. Dzisiaj historia, sprawa z archiwum X, a więc zbrodnia, którą wykryto po wielu latach. W tym wypadku były to 23 lata. Tyle czasu minęło od zbrodni, no w zasadzie nie do kary, dlatego że sprawa jeszcze nie weszła na wokandę, ale do zatrzymania tego zabójcy. Ja wam niedawno mówiłem o podobnej historii, gdzie zabójca wyjeżdża, zakłada rodzinę, no żyje, wydaje się, normalnie. Kiedy został zatrzymany, płakał. W tym wypadku zabójca także płakał, ale jest pytanie, płakał dlaczego? Dlatego, że zabił, ma jakieś wyrzuty sumienia, czy też dlatego, że został zatrzymany? To też sprawa, zwykle policja ma swego rodzaju takie kryptonimy do każdej z spraw. One są różne, niektóre są śmieszne, niektóre bardzo takie poważne. No w tym wypadku ja myślę, że tę sprawę trzeba by nazwać, nadać taki kryptonim koń trojański. Zapraszam was do oglądania kolejnego odcinka. Roku, ulica z kolei 28 czerwca 1956 roku. Taka jest nazwa po prostu ulicy w Poznaniu. Tam przy tej ulicy mieścił się komis samochodowy, dobrze prosperujący. Komis samochodowy, który prowadził 25-letni Sławek. Sławek był takim człowiekiem ambitnym, marzył o tym, żeby sporo zarobić, jak to pewnie w każdym wieku, nie tylko w wieku 25 lat, ale chciał wybudować dom, założyć rodzinę. No i rzeczywiście ten komis cieszył się dużą popularnością, miał dobre dochody i wszystko wskazywało na to, że Sławek no, spełni te wszystkie swoje marzenia. Tego 31 sierpnia wcześnie rano Sławek jak zwykle przyjeżdża do komisu. To wyglądało w ten sposób, że on parkował samochód przed bramą, przed tą bramą wjazdową do komisu, potem otwierał bramę, wjeżdżał do środka, a potem już wchodził do takiego swojego pomieszczenia, biura, kantorka, który miał obok bramy po prawej stronie. I tak było właśnie tego ranka. Otworzył bramę, wjechał do środka, wysiadł z samochodu i wszedł do biura. Przypuszczalnie bandyta wiedział o tym, jak Sławek się zachowuje, gdzie parkuje samochód, co będzie robił, dlatego że kiedy tamten wszedł do środka, poszedł za nim, miał w ręku, jak się później oczywiście okazało, siekierę. Tą siekierą kilkakrotnie uderzył go w głowę. Sądził, że zabił Sławek, upadł po prostu na podłogę. Wtedy bandyta zgarnął takie gazety. To były stare gazety, które klienci czasami czytali. Zgarnął je wszystkie w taką stertę i podpalił, a potem uciekł. To wszystko zaczęło się palić. Ktoś zobaczył, ponieważ były to już wczesne godziny poranne, ktoś zobaczył, że z tego biura wydobywa się dym. Sporo osób już było na nogach, część szła do pracy, do zwykłych takich swoich zajęć, część wyglądała przez okno, bo wkoło są różnego rodzaju budynki. W każdym razie ktoś zobaczył, że pali się w biurowcu, powiadomiono straż pożarną, szybko strażacy przyjechali na miejsce i zaczęli gasić ten pożar. No ale w którymś momencie zorientowali się, że w tym biurze jest także ciało. Początkowo sądzili, że ten człowiek już nie żyje, ale okazało się, że Sławek jeszcze żył. Miał silny organizm, jeszcze żył. Wezwano pogotowie i Sławka przewieziono natychmiast do szpitala. W
Oczywiście zaczęło się śledztwo, brano pod uwagę różnego rodzaju warianty, schematy, dlaczego Sławek został zaatakowany. Oczywiście brano pod uwagę przede wszystkim to, że był to napad rabunkowy, że bandyta sądził, że w pomieszczeniu, w tym biurze są jakieś pieniądze pochodzące chociażby ze sprzedaży samochodu. Druga możliwość taka, że Sławek zaskoczył włamywacza w momencie, kiedy tamten był w środku, ale jednocześnie nie było żadnych śladów włamania. Brano także pod uwagę taką wersję, że być może był to jakiś zdesperowany klient, który kupił wadliwy samochód, nie mogąc się dogadać po prostu z właścicielem, zaatakował go i w ten sposób się zemścił. No oczywiście brano także pod uwagę innego rodzaju możliwości, już takie bardziej osobiste. Tych możliwości faktycznie było sporo. W czasie oględzin, no przede wszystkim jedna rzecz. Wyglądało na to, że bandyta podpalił cały biurowiec właśnie dlatego, żeby zatrzeć ślady włamania. I to mu się skutecznie udało, ponieważ żadnych śladów włamania nie było i na żaden ślad nie udało się natrafić. Śledztwo trwało. Ja myślę, że ta sprawa nie była specjalnie znana w Poznaniu. W zasadzie udało mi się natrafić tylko na jakiś jeden króciutki, fragmentaryczny komentarz czy informację od mediów. Ktoś napisał, że 11 września właściciel jednego z komisów w Poznaniu zmarł w szpitalu i nie odzyskał przytomności, że policja bierze pod uwagę różnego rodzaju warianty, takie jakby to, że był to napad rabunkowy, ale nie udziela żadnych informacji. Faktycznie ze Sławkiem nie udało się porozmawiać. Cały czas do 11, a więc prawie przez 12 dni, przez 2 tygodnie, był nieprzytomny, nigdy tej przytomności nie odzyskał. Był podłączony do różnego rodzaju urządzeń, ale w końcu 11 września 2000 roku Sławek umiera i nie powiedział ani słowa. Przypuszczalnie, gdyby ocknął się chociaż na chwilę, gdyby był na chwilę przytomny, to potrafiłby powiedzieć, kto go napadł. To się nie udało i to pozostało oczywiście tajemnicą i śledczy mieli problem, kim był bandyta, który go wtedy napadł. Jak powiedziałem, ten napad nie był szczególnie znany w Poznaniu. To są lata 2000. Pamiętacie, często mówiłem o tym, że wtedy różnego rodzaju napadów, zabójstw, no taki bandycki kraj mieliśmy trochę wtedy, no było tego sporo. W tym wypadku właściciel komisu jeszcze żył, a więc powiedzmy to zainteresowanie chyba było średnie, mówiąc w taki brutalny sposób. Policja też niewiele mówiła. W sumie ta sprawa, ja bym powiedział, toczyła się po cichu gdzieś w gabinetach policyjnych i prokuratorskich, a szkoda, bo przecież gdyby tę sprawę nagłośniono, gdyby pokazano wtedy tego monitoringu, także było niewiele, ale jednak w okolicy ten monitoring był, to być może i ta sprawa byłaby wykryta wcześniej, bo przecież to były już wczesne godziny ranne, mnóstwo ludzi, którzy wychodzą z mieszkań, idą do pracy, wyglądają przez okno. No było możliwe, że ktoś po prostu zauważyłby bandytę, że widział, jak podjechał samochodem. Przypuszczalnie byłyby jakiekolwiek informacje, gdyby ta sprawa była po prostu nagłośniona. Ale tak się nie stało. Oczywiście rutynowo policja przesłuchała wszystkich, którzy mogli mieć jakiekolwiek informacje. Między innymi Wojtka. Wojtek to taki pracownik komisu, który tam pracował. No ale Wojtek powiedział, że o niczym nie wie. Przesłuchano także żonę Sławka, Iwonę, ale ona także o niczym nie wiedziała. No w sumie skończyło się to tym, że to śledztwo za bardzo się nie posunęło. No i w sumie zostało umorzone z powodu niewykrycia sprawcy. No,
W międzyczasie, ponieważ pierwsze Archiwum X było w Krakowie w roku 1999, takie Archiwa X powstawały w różnych miastach wojewódzkich, między innymi również wtedy powstało kilka lat później Archiwum X w Poznaniu, ale w roku dopiero, tak patrząc z perspektywy czasu, w roku 2022 tą sprawą zajęli się policjanci z poznańskiego Archiwum X, wyciągnęli tę sprawę po prostu z archiwum, odkurzyli i zaczęli przeglądać akta tej sprawy. No, doszli do wniosku, że jest punkt zaczepienia w tej sprawie, że można do niej wrócić i jest szansa na to, żeby zatrzymać tego, który 22 lata wcześniej zabił Sławka. Wtedy też jakby otworzyli historię tego wszystkiego. Otóż okazało się, że Sławek, ten 25-letni właściciel komisu, poznał mniej więcej w tym okresie, czyli to są lata 2000, rok 2000, 99, poznał Wojtka. Wojtek był o 5 lat starszy od niego, oni zaczęli się kolegować, kumplować, przypadli sobie do gustu, nawiązali taki, powiedziałbym, wspólny język, ponieważ ta przyjaźń, koleżeństwo przerodziło się w przyjaźń. Sławek zaczął zapraszać Wojtka do siebie, do domu, a tym bardziej, że okazało się, że tak, Sławek po pierwsze buduje dom, to jest ten jego wymarzony dom, a Wojtek sporo potrafił, więc przychodził do niego do domu, często pomagał, często robił coś, sporo potrafił, sporo umiał, więc rzeczywiście ta praca mu po prostu wychodziła. Po pewnym czasie nawet Sławek zaproponował Wojtkowi, żeby po prostu u niego zamieszkał. No, to być może było z takiego punktu widzenia, że wtedy mógłby także więcej zrobił. Ta przyjaźń trwała, koleżeństwo trwało w dalszym ciągu. W końcu Sławek, mając sporo roboty w komisie, zaproponował także Wojtkowi to, żeby u niego pracował, żeby mu pomagał. Oczywiście za to dostawał pensję. Wojtek skorzystał również i z tego zaczął pracować w komisie u Sławka. No i wszystko, powiedziałbym, szło w dobrym kierunku. Sławek był zadowolony, bo dom cały czas rósł. W końcu go także i skończył, a przy sobie miał także swojego kolegę, przyjaciela, który mu cały czas pomagał, a jednocześnie był takim jego trochę powiernikiem. Im panowie mogli często się po prostu widywać. Kiedy Sławek został zabity, kiedy zmarł w szpitalu, policja umorzyła postępowanie. Wojtek ożenił się jakiś czas później z Iwoną, z żoną, wdową po Sławku. Dzisiaj razem mają także dorosłego syna. Przypuszczalnie w momencie, kiedy Wojtek w ogóle sprowadził się do domu Sławka, chyba nie zauważył tego, że Wojtek spogląda na Iwonę. Ta w jakiś sposób odwzajemnia się mu i jest mu przychylna. Faktycznie po jakimś czasie Wojtek i Iwona zostali parą. To był swego rodzaju taki trójkąt, tym bardziej, że mieszkali wspólnie w domu. Po jakimś czasie wszystko się wydało i Iwona musiała wybrać jednego z mężczyzn. Zdecydowała się na to, że wybierze Wojtka, tego wtedy 30-letniego mężczyznę, a Sławek miał się z tego domu wyprowadzić. Wyglądało więc na to, że Wojtek, który wszedł takim trochę podstępem do domu, angażował się w budowanie domu, nie jest wykluczone, że on remontował, budował ten dom właśnie z myślą taką, że kiedyś go przejmie. Ja wam mówiłem, że to jest swego rodzaju taki koń trojański, przynajmniej taki powinien być kryptonim tej sprawy, bo faktycznie Wojtek wszedł do domu Sławka, najpierw zabrał mu żonę, potem zabrał mu dom, ale na tym się nie skończyło, bo Wojtek planował dużo więcej. Wojtek postanowił zrealizować swój plan przejęcia życia Sławka i to chyba trzeba rozumieć dosłownie właśnie tego 31 sierpnia 2000 roku.
znając zwyczaje do niedawna swojego kolegi, swojego przyjaciela, teraz konkurenta, wziął siekierę i pojechał do komisu samochodowego. Wiedział, kiedy Sławek przyjedzie, przeskoczył przez bramę, ukrył się pomiędzy samochodami i czekał. Czekał do momentu, kiedy Sławek przyjedzie. Tak jak mówiłem, tamten otworzył bramę, wszedł do środka, cicho poszedł za nim i kiedy tamten już wszedł, był w środku, uderzył go od tyłu kilkakrotnie siekierą, myśląc przypuszczalnie, że Sławek nie żyje. Zebrał tę stertę gazet i podpalił właśnie po to, żeby zatrzeć ślady. No tym sposobem faktycznie przejął całe życie Sławka, który wkrótce zmarł. Oczywiście policja wtedy w roku 2000 także Wojtka podejrzewała, ale miał alibi. To alibi nie mogli w żaden sposób podważyć. Tym bardziej, że Iwona dała mu także to alibi, zeznawała. Przypuszczalnie no, zeznała nieprawdę, ale były dwie rzeczy. Przypuszczalnie była w nim zakochana, a nawet na pewno. Być może zrobiła to dlatego, żeby policja się odczepiła od Wojtka i złożyła wtedy fałszywe zeznania. Dzisiaj nie będzie także odpowiadała, bo przecież sprawa się już przedawniła, ale wiemy z kolei, że nie skorzystała z tego samego prawa dzisiaj, że zdecydowała się na to, żeby zeznawać w momencie, kiedy Wojtek, jej w tej chwili mąż, jest podejrzanym. Mogłaby to zrobić jako osoba najbliższa dla podejrzanego, ale wiemy, że nie zrobiła. Jak mówiłem, sprawa jeszcze nie trafiła na wokandę. To jest, powiedziałbym, ze względów takich wykrywczych, sprawa świeża. My nie możemy tutaj mówić o zeznaniach, dlatego że sami byśmy się po prostu narazili na zarzuty ze strony prokuratury. Faktem jest to, że policjanci po latach dotarli także do innych osób, że są w tej chwili dowody. Również wygląda na to, że i dzisiaj Iwona zdecydowała się na to, aby powiedzieć o wszystkim, przypuszczalnie również o tym, że 23 lata temu kłamała i złożyła fałszywe zeznania. Po zabójstwie swojego przyjaciela Wojtek żyje dalej jakby nigdy nic. Żeni się z wdową, kiedyś z żoną Sławka. Mają wspólnie syna, przejmuje jego interes, przejmuje jego dom, tam mieszka. Po zebraniu nowych dowodów, po 23 latach, 4 kwietnia 2023 roku, a więc w tym roku, policjanci decydują się na to, żeby Wojtka zatrzymać. Tak się dzieje wcześniej rano, kiedy przyjeżdża do pracy, zostaje zatrzymany i przewieziony na komisariat. W czasie przesłuchania już w prokuraturze, w którymś momencie miał przyznać się do tego, że zabił Sławka, że zrobił to przy pomocy siekiery, że zaczaił się, że uderzył, tak jak wam wcześniej to wszystko opowiadałem. Sprawa natomiast nie trafiła jeszcze na wokandę. Na pewno sprawa będzie trudna, tym bardziej, że już włączył się w tę sprawę adwokat, który podważa jakby prawidłowość zebranych w tej sprawie dowodów. Ale o tym za chwilę. Wojtek ma dzisiaj 53 lata, jest więc dojrzałym mężczyzną. W sądzie rozpłakał się, tak jak wam mówiłem na początku. Natomiast adwokat podważa to, że się przyznał. Mówi w ten sposób, że Wojtek został zatrzymany we wtorek, że dowiedział się, że będzie przesłuchany dopiero następnego dnia, czyli w środę, a tak naprawdę zaczęto go przesłuchiwać właśnie we wtorek po południu. Kiedy zorientował się, że Wojtek jest przesłuchiwany, poszedł do prokuratury i chciał brać udział w czynnościach, zresztą wziął w nich udział, ale było już za późno, bo Wojtek przyznał się do tego, że zabił. No, adwokat, jak rozumiem, podważa to, że zdobyto te dowody bezprawnie, że go po prostu okłamano po to,
żeby Wojtek się przyznał. Jak stwierdził, gdyby był na miejscu, gdyby był obecny w czasie przesłuchania, to przypuszczalnie jego klient do tego by się nie przyznał. To jest tak zwane dowody, które są zebrane z zatrutego drzewa, jak się to określa, czyli według prawa zdobyte nieformalnie, bezprawnie. Natomiast, żebyście wiedzieli, w Polsce jest tak, to nie tak jak w Ameryce. W Polsce jest tak, że nawet te dowody zdobyte z tak zwanego zatrutego drzewa, czyli zdobyte nieformalnie, bezprawnie, także sąd może wziąć pod uwagę. Więc to nie jest tak, że po prostu z klucza je odrzuca. Skoro Wojtek się przyznał, to na pewno będzie to dowodem w sprawie. Dwie rzeczy pewnie z dzisiejszego odcinka. Po pierwsze, to, że trzeba uważać na teoretycznie na przyjaciół, którzy mogą być tak zwanymi farbowanymi lisami. Zobaczcie, Wojtek zabrał Sławkowi dosłownie wszystko. Żonę, dom i życie. I po pierwsze, trzeba uważać. A po drugie, to jest o czym mówiłem, o tych dowodach z zatrutego drzewa, że w Polsce te dowody mimo wszystko także się liczą. I to tyle w dzisiejszym odcinku. Oczywiście subskrybujcie nasz kanał, klikajcie w dzwoneczek i tradycyjnie trzymajcie się.